Dzisiaj wziąłem barszcz ukraiński, czerwony, do tego opowieść o barszczu. Rodzina mojej mamy została wywłaszczona, wygoniona. Mieli majątek pod Lwowem, ale nie zostali zamordowani, więc zawsze w tych wszystkich dyskusjach o Ukrainie ja nigdy nie jestem antyukraiński. Mile wspominam też pewną Ukrainkę. Mówiąc szczerze, takie były czasy historyczne, że po prostu Stalin w Jałcie, w Teheranie zawarł taką umowę, że Polacy mieli być wysiedleni z tamtych terenów i ten całe opowieści o terrorze miały przyspieszyć ten proces, bo wyobrażacie sobie, że nikt nie chce porzucić swojego majątku, wsiąść pociąg i dać się wywieźć w nieznane z tylko tym, co pod ręką tak naprawdę. Nie wiem, z krową, z koniem i z walizką. Przecież oni jechali cały miesiąc pociągiem. W końcu wysadzili ich na terenach poniemieckich, gdzie do końca życia wszyscy ci ludzie myśleli, że Niemcy mogą wrócić do tych swoich domów, gospodarstw i ich stamtąd wyrzucą prędzej czy później, nie? A często była też ta różnica, że na przykład wszystkie te gospodarstwa poniemieckie to były murowane, kryte dachówką, domy murowane. Jak myśmy tu przyjechali potem przecież do Białegostoku z kolei, to wszystkie domy były drewniane, kryte słomą. Więc z cywilizacji do wioski tak naprawdę. Tam się niektórzy śmiali, że Biedastok, ale to też z tego wynikało, że jak tu ciągle były wojny, za to było dużo lasów, to cały czas się odbudowywali i palili ich i odbudowywali tak w kółko, nie? Także, no. A Łukaszek biedny to chyba na post będzie musiał przyjść, bo słyszałem, że kaczki odlatują do ciepłych krajów, jak bociany i jak muchy. Także w parku już kaczki nie upoluje. Kebaby. Donald Trump wygrał wybory w Stanach, więc kebaby będą zakazane we wszystkich krajach związanych, nieislamskich, że tak powiem. Także co ten kozojebca będzie jadł, jak nie kebaby ze śmietników? Będzie chyba tylko pił już. Zaoszczędzi trochę pieniędzy, wszystko będzie szło na przelewy. Alkohol też ma trochę kalorii. Także chyba tak to będzie. Mitoman, mam synek. Co, wstydzi się spojrzeć w lustro, pokazać swojego ryja na lajcie nawet. Bo jest bezrobotnym, przegrywem bez prawa jazdy. Ruchającą matkę. W małym pokoiku w jej mieszkanku. Także tak, Łukaszku, będzie bieda. A tu babka nawet ziemniaczana dzisiaj się trafiła. Także ja z babkami, a przedswelony jak zwykle samotny zapija się, żeby zapomnieć. No to tyle.